Wow, trafiłeś na ten kanał, brawo, tutaj mister Najdziomku i zaczynamy nasz finałowy czwarty odcinek, 64 z serii Horizon Dziki Zachód, jak ja to mówię. Dziś i wedle planu, który jest udostępniony u mnie na Instagramie, swoją drogą zajrzyjcie, robimy misję pod tytułem To, co utracono. Tak, wiem, że dwa razy ją napisałem w tym planie, bo się pomyliłem, kurde, tak samo jak zamiast napisać pragnienie. Ten polowanie łowców to na samym pragnienie łowców. Zatem to, co utracono, czas pomówić z Katalo. Wątpię, że odzyskamy jego rękę, ale ziomki, czas pokaże, czy damy radę odzyskać. Potem robimy ostatnią przysługę, brzmienie metalu. Nadzieję, że to się ze sobą sprawdzi. A już jutro Widziałam osobliwość. cię bitwy w Gaju. Jak się trzymasz? Leciałaś na skrzydłach dziesiątki i sparaliżowałaś armię regali błyskawicą. Nie ma za co. Przyznam, że inspirujesz. Dziękuję. Chyba. To ja powinienem dziękować. Myślisz? Zamknąłeś to ramię, przy którym pomagała ci Gaja? O tak. I co teraz? Chciałbym o tym porozmawiać, jeśli masz chwilę. Nie mamy czasu na gadanie o zenitach. Na razie to jest, no choć te aktowie są Twoi ciekawym. ludzie mówią coś o skrzydłach dziesiątki, ale co to oznacza? Wizje pokazują, że dziesiątka latała na wielkich skrzydlatych maszynach, a do walki wkraczała z nieba. Dla nas imitacja tego wyczynu to wyraz wojskowej doskonałości. I dlatego kandydaci wskakują na arenę podczas kulrutu. A teraz ty to zrobiłaś. Zupełnie jak sama dziesiątka. Nie zapomnimy tego. Okej, dobra, ale Powiedz. to zwykły wyczyn. Powiedz. Jakie to uczucie? Szczerze mówiąc, całkiem niezłe. Wyobrażam sobie. Wracamy z Nici. Poznałeś już Tildę? Wyczuwam w niej coś nienaturalnego. Gdyby mój miecz ją przeszył, nie zdziwiłbym się. Jakby krew nie popłynęła. Szczerze powiedziawszy, nic mnie już nie zdziwi. No dobra, Chciałeś wiemy, co pomówić o myśli o Lenzie. Tildzie. Zgadza się. Pora na testy. Chciałbym, byś przy tym była. Dobrze. To jak to Dobędziemy. robimy? Nie jak. Gdzie? W miejscu, gdzie powaliliśmy mu makła regali. Miała Tak mu wysoko u makła? rzeki. Jasne, jeśli chcesz, ale Pamiętam nie to. do końca rozumiem. Zaufaj mi, proszę. Zrozumiesz. Dam znać, jak tam będę. Mam nadzieję, że damy Wielkie radę dziękuję. odzyskać tę rękę, ale wątpię, naprawdę. Według mnie fabuła nie Muszę iść. przewiduje. Zrozumiałem. Jak mówiła. Niech dziesiątka cię prowadzi. Jak dla mnie. Jak dla mnie fabuła nie obejmuje odzyskania ręki dla Hekaro, bo dla Kotalo, bo przecież wtedy by był Aloy. zupełnie inaczej sprawny, Możemy nie? pogadać? Rent? Aloy! Mnie też ta syp regala tak samo. Tak. Lepiej trzymać wrogów blisko, co? Tak. Okej. Aha, zanim zapomnę. Proszę. Co to? Coś na pamiątkę naszej misji. Dobrze nam poszło. Ta, racja. Co myślisz o tej A zenitce? ty rozmawiałeś z Tildą? Próbowałem. Nawet piec hutniczy nie stopi tego lodu. A ty mówisz, że ona chce pomóc? Tak sądzę. Oby. Na finał ostateczny, powiem wam szczerze, Tak. zmienimy makijaż, Wiesz, gdzie mnie żeby szukać. Aloy nie była jak Kratos, tylko jak Aloy, prawdziwa Aloy, ta pogromczyni czegoś tam, smoków, nie, a to nie wiedźmin, potworów, to po prostu pogromczyni maszyn dziesiątek. A z tobą o czym możemy pogadać? Zdaje się, że mamy paru ciekawych gości. Dobrze, że jesteś cała. Słyszałam, że dałaś ten aktom popalić. Miałam nadzieję, że wpadniesz przez sufit na grzbiecie Solar Ptaka. Ja Niestety nie chciałabyś. wyszło. Co myślisz o Co powiesz o Zenitce? nowo poznanej Zenitce? Rzekłabym, że pachnie śmiercią, ale nawet śmierć ma jakąś woń. Jest jak zimny kawałek metalu.
Pragnie odrzucić wszelkie oznaki życia. Jest zdecydowanie inna. Tak. Uzdrowienie? Z chórem po naprawie bogiń ziemi. Byli wstrząśnięci, gdy powiedziałam, że wszystko się... Aha, już. Prawie oczy wyskoczyły z orby. A o tym już gadaliśmy z nią. Dobra, bywaj. Wiemy, co myślą, ale musimy... Aloy. Co chcesz, Alva? Dobrze, że jesteś. Chcę ci to podarować. Za pomoc przy danych o lewiatanie. Witaj. Nie mam pojęcia, co ci dać, więc poprosiłam Zo o radę. Dzięki, Alva. Wykorzystam to. Okej, okay, a co myślisz o Zenicie? Wiedziałaś zapewne, że jest tu Tilda. Nasza własna Zenitka. Prawie do niej poszłam, żeby zapytać o, no cóż, wszystko, czego nie rozumiem z dziedzictwa. Każdy znany mi wróżbita zabiłby dla kilku chwil z jednym z przedwiecznych. Ale gdy tutaj jest, czuję jakiś nieokreślony niepokój. Ach tak. Nie wiem, czy bardziej boję się niewygodnych faktów, czy po prostu jej samej. Pewnie porówno. Akwen? Chyba o to nie pytaliśmy. Wspomniałeś, że przybyłaś tu, by pomóc rodzinie. Siostrze. Ma na imię Elika. Nasi rodzice to prości ludzie. Wieśniacy, w sensie. Kiedy zdałam egzaminy na wróżbitkę, byli tacy dumni. To był zaszczyt dla rodziny. Zwiększyli nam rację. Tylko Elika błagała, żebym nie szła do Akademii Rozwoju. Czemu? Co tam się dzieje? Wiedziała, że po rozpoczęciu studiów nie wolno opuścić Akademii. Ani widy najbliższej rodziny. Aha. Że dostaniesz specjalne pozwolenie i eskortę nadzorcy. No nieźle. Wróżbitów jest mało. Tak samo jak naszych fokusów. A cesarstwo jest... Cóż... Boi się, że ktoś ukradnie posiadaną przez nas wiedzę. Ostatnio mogłam zobaczyć się z rodziną tuż przed wyruszeniem tutaj. Udało mi się nawet sprowadzić ich do stolicy i ochronić. Przed powodzią. Aha. Ale jeśli sytuacja z uprawami szybko się nie poprawi, przyrzekam, że zrobię wszystko, by do tego nie dopuścić. Okej. Okay. Dobra, to wszystko, co chcieliśmy wiedzieć, bywaj. Cześć. Niech przodkowie cię prowadzą. Dużo do gadania macie, ale takie gadanie to ewentualnie w jakimś odcinku poświęcony tylko i wyłącznie gadaniu z wami. Chciałbym coś jeszcze zobaczyć, zanim wyruszymy na tę misję. Zresztą ja nie wiem, co ty tu robisz. Gromoszczek, maszkara, ogniarz, ślizgawiec. Nie mamy. I tego też nie mamy, no ale w większości dominujemy wszystkie maszyny. A ty to kto, Silence? Po co chcesz tu? Udało ci się przeciągnąć Zenitkę na swoją stronę. Wyjaśnisz jak? Nieważne. Mówiłeś, że broń jest gotowa. Zawsze można coś ulepszyć, ale nie po to przychodzisz. Zakładam, że chcesz zrozumieć me działania, więc pytaj proszę. Od kiedy stałeś się taki otwarty? Odkąd zmieniłaś to w grę na przeczekanie. A skoro jednak odniosłaś skromny sukces, może zdobędę się na szczerość. Jeżeli o to chodzi, Silence, to wrócimy do ciebie, rozmawiam o tym pogadać. Dam znać przed wyruchem. Tylko nie chcę słuchać. Ciekawe, czy rozumiesz, z jaką osobą masz do czynienia. Jak na kogoś, kto żyje tak długo, kto przetrwał tyle nieszczęść. Cóż, wasze cele są chwilowo współbieżne, ale uważałbym na moment, gdy przestaną. Tak, wiem o tym. Przypomina mi to kogoś, kogo znam. Moje przeżycie to środek dla większego celu, Aloy. Miałem nadzieję, że to już rozumiesz. Ty w ogóle coś wiesz? Wiem bardzo dużo. Lecz to możesz nazwać przeczuciem. Przeczuciem? To ty w ogóle coś czujesz? Cóż, każdy potrafi się zmienić. Dobra, pogadamy z tobą, jak wrócimy z misji, bo na razie nie chcę ryzykować, że więcej czasu nam zajmie gadanie, niż robienie tytułowego to, co utracono.
Mamy ważniejsze rzeczy na głowie niż Silas. Wiem, że chcecie poznać jego historię. Kim jest, bo całą grę się nie pokazywał praktycznie, a na sam koniec się pojawił ten dupek. Wystarczy, że Aloy go nie lubi. Tyle wiemy, to jest nam potrzebne. Reszta nie ma znaczenia, nie? Aloy. Jak ci zajebie... Au. Do cholery, Aloy. Nie mówcie, że się śmigać przyda. Ognisko. Gdzie? Gdzie tu jest ognisko? Ja tu... Na mapie też nie widzę. Kotalo chciał, żeby wypróbować tu jego nowe rampy. Tu jest ognisko? Nawet na mapie go nie ma. Hej, Kotalo. Zgodnie z umową jestem przy Mumakle. Chcesz wypróbować nowe ramię? Zaraz tam będę. Dzięki, że poczekałaś. To powiesz mi w końcu, co tu robimy? Nie, jeszcze nie. Pójdź proszę za mną. Ależ proszę. Ktoś tutaj jest strasznie tajemniczy. Ty też się nie śpieszyłaś z wyjaśnieniem, co chcesz zrobić z Bastionem. Uznaj to za moją zemstę. No dobrze. Skoro tak bardzo pragniesz tej całej zemsty, to czemu nie? Tylko marszczyn zbieramy do cholery jasnej. To tutaj. Moje. Na co właściwie patrzę? Zobaczysz. Chodź. Czekaj, bo zbieram ile mogę. No. Dobra, gadaj, Kotalo. Chcę sprawdzić rękę. Na tym. Od jakiegoś czasu grasuje w dolinie. Zabił kilku członków klanu nieba. Stracisz ją bardzo szybko. Ale to koniec. To będzie zaszczyt. Oj. Wątpię, że ją odzyskasz tak łatwo. Czy ty ją odzyskałeś właśnie? Tak łatwo? Bez niczego? Panie przodem. Nie wierzę, że tak łatwo poszło. Zobaczmy, jak mu zasmakuje metal. Porażająca amunicja. Pomoże. Myślisz? Teraz! Już po nim. Ostrożnie! Ona jest niebezpieczna, nawet bez... Serio? To ma być trud? Teraz. Skoro chcesz? Wykorzystaj szansę! Jaką szansę? Spokojnie, już po gniazdu. Już sobie leży. I co, fajnie z tą nową ręką? Udało się, czy nie? Można powiedzieć, że nowe ramię działa. To prawda. Czemu jej zdejmujesz? Czemu nie zdejmujesz? Tym naprawdę jestem. Zmieniłem się. Mówiłem, z tą że... ręką czuję się... dziwnie. Jak w przebraniu. Będę jej używał w razie potrzeby. Ale kiedy indziej... będę po prostu sobą. To cenię w tobie najbardziej. To chociaż... Jestem ci wdzięczny. Zrobiliśmy to razem. Masz. Na pamiątkę zwycięstwa. Dziękuję. Do zobaczenia później. Niech dziesiątka cię prowadzi. No tak ładnie powiedziała to. Dziękuję, a reszcie dzięki.
Udzielono pomocy Ketalo. Takie osiągnięcie. Co my zyskaliśmy od tych naszych towarzyszy? Obrączeni Utaru. Załóżmy ten kostium. Tylko nie aktywujmy, bo... To byłoby do kitu. Osiem punktów ulepszymy w nim. W sumie to możemy ulepszyć. No i na to już nas nie stać. Super. Ten nowy kostium zyskaliśmy. Faktycznie jest ładniejszy i zgrabniejszy. Chodzi o to, żeby ładnie wyglądać, co nie? Aktywowany strój mamy ten. Mamy jeszcze jakiś fajny, ładny kostium? Naczelny szeryf Tenaktów. A bądźmy sobie naczelnym szeryfem Tenaktów. Czemu by nie? Jest w miarę ładny. I czas na przysługę, jaką jest brzmienie metalu znajdujące się w pieśni ziemi na zapołudnie, na wschód, stąd. Dziwnie powiedzieć wschód. Tak, jestem Halo. Czyli najwięcej Halo przysłużyła się ten aktom, jak widzę. Bo większość rzeczy to jest szeryf, naczelny szeryf ten aktu, ten aktyjska pogromczyni, Utaru nic, Karja nic. Halo chyba najbardziej preferuje ten aktów, nie wiem dlaczego. A kto by ją zrozumiał? Hej, Lori. Słyszałem, że zyskałaś wielką sławę na ziemiach klanów. Ocaliłaś cały klan pustyni. Wywabiłaś tego techa z ukrycia. Obroniłaś Gai przed Regalą. I tym samym zakończyłaś jej bunt. Nie zrobiłam tego sama. Skromność. Cnota wojowników. Przysyła mnie twoja siostra. Jej oddział został wysłany na zachód, więc nie będzie mogła cię odwiedzić, Kore. Chciała, żebyś to wiedział. Tak, cała moja siostra. Ale dziwnie wyglądamy w tym. Nie. Tak, jestem, ale to bez sensu. Nie umiem sprawić, by dobrze brzmiało. Dlaczego tak myślisz? U Tenaktów klan nieba buduje instrumenty, które miotają dźwięk poprzez góry. Kawice długonogów zapewniają im metaliczne brzmienie i pomagają porozumiewać się na odległość. Połączenie tego dźwięku z muzyką Utaru stworzyłoby melodię, jakiej nikt nie słyszał. Ale na razie nie będę polować na długonogi. Tymczasem zajrzyj do tkacza metalu. Może będzie tam coś ciekawego. Jasne. Chodzi ci o kowala? Prawda. Dlatego chcę tę część maszyny. To niespodzianka. Utaru powiadają, że to najlepsze prezenty. Jest tu jakiś długonóg? Faktycznie. Jeden nęka miejscowych na południowym zachodzie. Oddasz nam wielką przysługę, jeśli go ubijesz. Co powiesz? Może. Powiedz mi coś o tym długonogu. Jest wyjątkowo wredny i wygląda inaczej. Prawdopodobnie został skażony. Chroni maszyny przy placówce na południowy zachód od pieśni ziemi. Jego ryk niesie się daleko, ale jak nas zauważy, wezwie pomoc szybciej niż dobywasz łuku. Załatwisz go razem z resztą maszyn, a pieśń ziemi będzie mieć jeden problem mniej, a Kore znów zagra. W
Wszyscy zyskają. Myślę, że te Naktowie nie bardzo dbają o dary. Kiedy tu przybyłem, niektóre... Mówiłem... Wyjątkowo ciężkie. Mówiłem, że lubi ten Naktów. Ale pokochałem to życie i nie wiem, dlaczego nie miałbym pomóc Korechowi. Dobrze, że ma ciebie. Jeśli tylko tam trafię. Dziękuję ci. W takim razie ruszam wytropić maszynę. Okej, okay, dobra, ten strój nam nie pasuje. Jest ohydny, brzydki i nie podoba mi się. Styl ten aktów. Naczelny szeryf ten aktów. Ten aktyjska pogromczyni. Same ten akty, nie? Ten akty, ten aktyjska pogromczyni, mściciel. Szeryf ten aktów. Same ten aktyjska. O, ten aktyjska rozbójniczka. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Może trochę czegoś sutaru jest. Napastniczka oseramska. Ale mi się podoba najbardziej strój. Cień Karja jest on śliczny, piękny, cudowny. Według mnie nic innego do Eloy nie pasuje. Dobra, mam lepszy pomysł. Po co nam Solar, tak jak go nie używam? Uwaga! Eloy! Startujemy, kuźwa! Startujemy! Na skrzydłach dziesiątki! Sama trójkąty, dlaczego trójkąty akurat? Za tą górą tak naprawdę jest cały dziki zachód. Lądujemy. Chyba nam się nie udało po cichu. Auć. Jax ma kłopoty. Nie na długo. Eloy! Cieszę się, że jesteś. Tak? Przyda ci się pomoc. Spokojnie, to zwykły skaczel. Plazma już działa. Zaraz robi boom i będzie po nim, uwierz mi na słowo. Robi boom. Spadła. A nie mówiłem, że będzie boom? Co to, ogniowe strzały? A niech będzie. Namierzające. Pozwól, że się dołączę do zabawy. Oj, dobra. Sam chciał. Ktoś jeszcze tu jest? Ta maszyna nie żyje. Powiedz mi, coś ty zrobił, że się znalazłeś tutaj? Chyba wszystkie już. O, Jax.
Mam do ciebie ważną sprawę. Choć nie wiem jaką. Nie no, wiem. Wszystko gra? Przybywasz w samą porę, łowczyni. Usłyszałem zew długonoga, więc ruszyłem za nim, ale przez nieuwagę wpadłem w zasadzkę. No tak. To znowu on. To go znajdźmy. Nie lubię tego dźwięku. Pomyśleć, że przysługa jest dłuższa od misji pobocznej. Czyli udało nam się znaleźć rękę, ale on stwierdził, że nie będzie jej nosił. No, w pewnym sensie rozumiem, bo chce być sobą, ale z drugiej strony totalny bezsens. Słyszę gościa. Chyba nasz długonóg jest tam na urwisku. Może mam jeszcze wejść? Pora na wspinaczkę. Szybko nam pójdzie. Tobie może i tak. Nie mam zamiaru ci pomóc. Sam się wspinaj. Najlepiej go uciszyć, zanim wezwie pomoc. Ty się teleportowałeś, czy jak? Chodzą maszyny! Aloy, trzymaj się mnie! Spoko. Wesoba nad wszystkim panuje. Ugonok alfa. Sorki, coś mnie zatrzymało w sumie. Przeładowałam jej układ. Uspokójmy trochę te chore maszynki. Ała. Jedną zniszczymy, żeby nie było jaj. Drugiej nie trafimy. Kuźwa. Marnujesz moje bomby. A ja potrzebuję bomb. Dobra, zlepmy go w sumie. Niech się nie rusza. Oczywiście, że tak. A ja mam jakąś zdobycz? Okej. Nie no, ja po prostu nie wiedziałem, że mam zdobycz. Co w tym dziwnego? Ogromne dzięki. Bez ciebie byłoby nieciekawie. Może zaniesiesz tę część Korchowi? Trzeba stosownie pochować ziarno ludzi zabitych przez tę maszynę. Jesteś pewien? Powiedz Korechowi, że chcę pierwszy usłyszeć tę jego pieśń. No. Zatem oddajmy mu to i kończmy nasz czwarty z pięciu finałowych odcinków.
Czy będę tę rozmowę, no mówię, może w osobnym odcinku dołączę te rozmowy. No ale póki co... Wydaje mi się to niepotrzebne. I tak nie ukończyliśmy gry na 100%, bo jest wiele zapisów, które pominęliśmy i są w całym świecie gry rozwiane, także są nie do znalezienia, według mnie. Aloy? Musiał od początku. W sumie taki był plan, ale wtedy musiałabym sama targać gardło długonoga. Znalazłaś? Jax, nie ja. Cały on. Ciągle ma dobry słuch. Posłuchajmy. To jeszcze nie wszystko. Słuchaj, mogłabyś to zanieść na warsztat? To proste zadanie, obiecuję. Kolejny dzień, tak? W instrumencie jest tak. Szeroka szczelina. Na pewno będzie do niej pasować. Myślisz? Zobaczymy. Aloy, pokaż nam prezent. Chyba jest już gotowy. Zadumuj sobie. Spróbuj chociaż. Ślicznie, ładny flet masz. To do mnie przemawia. Dużo powietrza mieścisz w tych ustach. Klask, 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 klask. Prawdziwa pieśń dwóch ludów. Dziękuję, Aloy. Mój dług wobec ciebie rośnie. Usłyszeć to. Godzina za to. Możliwe, ale proszę, przyjmij to. Zasłużyłaś. Niech skrzydła dziesiątki cię chronią. No, bez obaw, latamy na niej. Zatem skończyliśmy już wszystkie misje, jakie tylko się dało. No a ostatnia nasza misja, jaka została, to osobliwość. I póki co, to trzymajcie się, do zobaczenia. Gratuluję jeszcze raz wszystkim, którzy tu się pojawili, którzy dotarli na ten kanał, bo to praktycznie jest niemożliwe, jeżeli... Tyle jest youtuberów, tyle tego wszystkiego. Znalezienie czegoś takiego małego jak mój kanał jest po prostu warte gratulacji. To jest wręcz nieprzeciętne osiągnięcie, wręcz platynowe, nie złote. Widzimy się już w finałowym odcinku Osobliwość, a potem, jeżeli będziecie chcieli ujrzeć Aloy jeszcze raz, widzimy ją 1 września na moim kanale. W dodatku jakim jest Burning Shores. Nigdy tego nie umiem przeczytać po prostu. Ja to nazwę po swojemu, palące źródło, coś takiego, w ten sposób to nazwę. A na razie to żegnamy się i widzimy się już niedługo w ostatnim, finałowym odcinku Horizon. Wiem, że to już wiele razy powiedziałem. Wszystkie misje poboczne zrobione, przysługi wszystkie zrobione, kontrakty zrobione, tereny łowieckie zrobione, naczynie zrobione, areny wszystkie zaliczone. To też wszystkie zadania na arenie zostały zrobione, obozy zrobione, posterunki zrobione, ruiny z reliktem zrobione, żyrafy zrobione, kotwy zrobione, wyścigi zrobione, wszystkie znajdźki znalezione. Jedynym minusem, czego nie zostało zrobione, to nie zostało znalezione wszystkie zapisy holograficzne, zapisy tekstowe, zapisy tekstowe pobocznych misji nie zostały wszystkie znalezione, takie życie, a zapisy jeżeli chodzi o świat gry, absolutnie nie zostały odnalezione i nie będę ich szukał, bo już nie znajdę, bo musiałbym szukać od początku gry do końca, żeby to wszystko poznajdywać. Muzeum to nawet nie wiem, co to jest do dzisiaj. Zeskanowane znajdźki nie znalezione. RCK nie mam pojęcia, co to jest. Jeżeli chcecie się czegoś więcej o tym dowiedzieć, wejdźcie sobie na poradniki do gier, gry.pl czy coś. Tam mają wszystko poznajdywane, porobione. A ja żegnam się. I do usłyszenia. Nowa.